Otrzymaliśmy tą nagrodę, ponieważ przeprowadziliśmy konsultacje na temat ogródka jordanowskiego w Lisewie i stworzyliśmy już tam siłownię zewnętrzną. Skąd się wziął u Was pomysł na takie działanie, które realizowaliście? Przeprowadzaliśmy wcześniej konsultacje pośród mieszkańców gminy Lisewo i właśnie wytypowali, że potrzebny jest tam remont na tych jordankach. A co było najtrudniejsze? Znaleźć taki sposób, który by zaangażował mieszkańców do tego, żeby to nie było puste wypowiedzenie swoich potrzeb, na zasadzie zróbcie to, ale żeby w wartościowy sposób zebrać informacje od samych zainteresowanych. I znaleźliśmy w końcu ten sposób. I jaki to był sposób? To był piknik w tym ogródku jordanowskim, gdzie zostały przeprowadzone badania pośród różnych grup wiekowych. Przedszkolaki na przykład narysowały. A co Was najbardziej zaskoczyło przy realizacji tego działania? Tak naprawdę to, że mieszkańcy sami z siebie już chcieli nam pomóc w tym. Że już przekonani byli, że nam się to uda i trzymali za nas kciuki, żebyśmy to skończyli. Nam się udało. Super. A jakbyście tak powiedzieli, co było takim największym, co sprawiło, że osiągnęliście sukces? Co było najważniejszym czynnikiem? Czy jesteście w stanie rozpoznać taki element? Współpraca. Współpraca. A z kim współpraca? Z mieszkańcami, z władzami, z wszystkimi, tak. Mi się wydaje, że duże zaangażowanie młodzieży w ten proces, bo czuli, że to jest im potrzebne. A z drugiej strony też czuli, że to nie jest praca na marne, że ona może przynieść konkretny efekt i utrzymanie tego spowodowało, że faktycznie udało nam się osiągnąć już pierwsze sukcesy, że tak powiem kolejne działania są dalej planowane i będą realizowane. Słuchajcie, a co dalej? Jakie macie pomysły na przyszłość? Co chcecie robić jako Rada Młodzieżowa? Teraz już zaczęliśmy tworzyć miejsce spotkań dla młodzieży, bo właśnie z konsultacji wynikło też, że jest ono bardzo potrzebne. Super, to gratuluję Wam nagrody w takim razie i zachęcam do działania w ramach akcji Masz Głos w przyszłym roku. Do zobaczenia!